Witam wszystkich, więc tak jak w tytule, dom 300 m kwadratowe, ogrzewany pompą ciepła Panasonic 12 kW, do tego instalacja fotowoltaiczna 10 kW. Wielu znajomych pytało, jak to wygląda cenowo, pytali o koszty ogrzewania, o rachunki, więc postaram się to wszystko przedstawić na tym filmie, zapraszam. Dom o wymiarach około 10,5 na 11,5, w całości podpiewniczony i na całości jest także poddasze użytkowe. Okno narożne, wysokie okna na balkonach oraz wykuszu sprawiają, że dom latem od słońca się bardzo szybko nagrzewa, ale chłodzenie pompy ciepła bez problemu obniża temperaturę. O, tutaj jeszcze niedokończony taras, nie ma barierek, no i tutaj garaż. O wymiarach 7x15, na którym zainstalowana jest właśnie instalacja fotowoltaiczna. Tak to wyglądało w dniu montażu, jakoś w połowie kwietnia 2020 roku. Wykonawcą była firma Maza Eco z Mińska Mazowieckiego, którą serdecznie pozdrawiam, nie mam zastrzeżeń żadnych do tego montażu, również do działania całej instalacji. Panele na stelażach nachylone pod kątem 22 stopni w stronę południa, z 15-letnią gwarancją producenta oraz gwarancją wydajności liniowej po 25 latach 80% sprawności. Falownik Goodwill zamontowany obok rozdzielni elektrycznej w garażu o maksymalnej wydajności 10 kW z gwarancją 10-letnią. I zobaczmy, co on nam tutaj pokaże. Instalacja uruchomiona 15 maja 2000 roku, więc dziś jest równo 2 lata, jak pracuje. 19224 dzisiejszą produkcją, wczorajsza była 19210 równo. Przez 2 lata wyprodukowane prądu. Ja tutaj mam zapis w pierwszym roku 9173 i ten drugi rok teraz 19210 wskazania falownika. To wychodzi na to, że dziennie jakieś 26-27 kW, jeśli chodzi o cały rok, by to podzielił, wyprodukuje się energii przy 10 kW. O, tutaj wam jeszcze wrzucę zdjęcie dla porównania. Przy ładnej pogodzie około 70 kW dziennie produkuje. Jednego dnia kiedyś było wieczorem 74, to było chyba największe wskazanie właśnie produkcji dziennej z licznika. A koszt takiej instalacji u mnie 2 lata temu to wyszło 41 800 zł brutto. Od tego odliczyłem sobie 5 000 z programu Mój Prąd i niecałe 7 000 zł z podatku dochodowego. No to teraz ogrzewanie, więc tak. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła Panasonic SDC 12 kW 3-fazowa. W środku 300-litrowy zbiornik na ciepłą wodę. Jakieś tam sprzęgła, bufory. Dodatkowa pompka obiegowa, ponieważ są dwa obiegi grzewcze. Jeden jest na podłogówkę, bo podłogówka jest na parterze i na poddaszu. A drugi obieg na piwnicę, ponieważ w piwnicy zamontowane są grzejniki. Tutaj z jednostki zewnętrznej odprowadzenie skroplin jest podłączone prosto do szamba przez tą plastikową rurkę. Teraz jest odłączone, bo latem przez tą rynienkę leci sobie po prostu na kostkę i wsiąka, bo jest mało tej wody, natomiast zimą pewnie około 5 litrów na godzinę potrafi być. Jakby to nie szło do szamba, by to wszystko w koło gdzieś zamarzało i się broliło tylko. Pompę podłączyła firma CNC Pompy Ciepła ze Starogardu Gdańskiego. Dlaczego z tak daleka? Znalazłem ich na jakichś forach internetowych z pompami ciepła, nie? Często byli poleceni, robią też instalacje na terenie całej Polski. A jak szukałem pompy, to właśnie wtedy zaczął się ten pseudo-covid jakoś na wiosnę i ciężko było gdziekolwiek pojechać, porozmawiać. A tutaj załatwiliśmy wszystko przez internet. Nie dość, że byli najtańsi, bo wysłałem oferty do kilku firm. To ich oferta była na tą pompę, bo chciałem właśnie tylko i wyłącznie Panasonica najtańsza. To jeszcze wszystko dało się załatwić drogą mailową, nie trzeba było nigdzie jechać. Wszystkie dokumenty były skanowane, przesyłane, podpisywane, odsyłane z powrotem mailowo. Wpłaciłem zaliczkę, umówiłem się na montaż na miesiąc październik. I na umowie też miałem pisane właśnie, że miesiąc październik montaż pompy ciepła, ponieważ my się na koniec października mieliśmy wprowadzać do domu. I jakoś koło 6 października zadzwoniłem, zapytałem się, kiedy będę z montażem. Pani powiedziała, że 12 października około południa przyjadą. I faktycznie mieli ponad 600 km w południe, 12 października chłopaki byli na montaż, pozdrawiam serdecznie. 14 października pompa była uruchomiona, więc już półtora roku ponad, bo już przepracowała dwie zimy na grzaniu i jedno lato na chłodzeniu. Tutaj na komputerze sobie możemy sprawdzić, ile pompa zużyła energii, ile wyprodukowała, wszystkie ustawienia, funkcje. Wszystko możemy wejść. Możemy sprawdzić z każdego dnia, z miesiąca, bądź podsumowanie z całego roku.
O, i tutaj mamy na podglądzie właśnie historię poboru energii. Rok, i tu jest bieżący miesiąc, przez rok ostatni, tak jakby było zapisane. I poszczególne miesiące, to jest właśnie chłodzenie 76 kW 41. To w lipcu, sierpniu były takie upały, to pobierała najwięcej. A tutaj właśnie najwięcej pobrała w grudniu 1306 kW do grzania domu, bo grudzień był bardzo zimny w tym roku. Możemy również sprawdzić, ile pompa nam energii przy tym zużyciu wyprodukowała. No i jakieś tam różne inne funkcje menu, nie będę się za tym rozgadywał, bo sobie każdy może w internecie zobaczyć, o co chodzi. A ja teraz podsumuję pierwszy rok. Od 15 października 2020 do 15 października 2021 pompa ciepła, tak jak widzicie, zużyła 6419 kW prądu. Nie wiem, dużo, mało. Według mnie przy takim domu, przy ogrzewaniu całej góry na 23 stopnie i w piwnicy, na grzejnikach, to jest ustawione w pralni 18 stopni, w kotłowni chyba 16, w korytarzu też podobnie, kuchnia i spiżarnia to może na 12 stopni. To według mnie te zużycie jest bardzo zadowalające, nawet jeśli ktoś tam mówi, że te panasoniki niby zaniżają zużycie, ja jestem zadowolony. No i to jest wynik oczywiście z grzaniem wody użytkowej. Prawdopodobnie, no i z chłodzeniem domu latem, bo tam było na 18 stopni podłogówka ustawiona na chłodzenie w lipcu i w sierpniu, ale to tam mało zużycia wtedy jest prądu i jest duża produkcja, także to wszystko idzie niby na bieżąco od razu, ale jestem bardzo z tego zadowolony, w domu było przyjemnie chłodno. Tylko nie ma co przesadzać z dojściem wody. Na podłogówkę był ustawiony 16 stopni, okazało się, że na płytkach szron stał, bo była za zimna woda dana. Na podłogówkę tam na dojściu ma być 18 i wtedy jest wszystko ok. I w domu też jest chłodno, przyjemnie. Więc nie ma potrzeby montażu, jakichś oddzielnych klimatyzacji na ścianach, wieszania czegokolwiek. Koszt montażu pompy ciepła, tutaj macie właśnie ofertę, 37 070 zł brutto. Podsumowując, fotowoltaika przez 2 lata wyprodukowała 19 210 kWh. Do sieci według licznika zostało wprowadzone 16 641 kWh, z czego 20% przypada do odbioru, zostaje 13 311 kW. W domu na bieżąco bez wprowadzania do sieci zużyto 2569 kWh. Z sieci zostało pobrane 14 208 kWh. Tak więc energia, którą mam do odebrania, minus energia, która została pobrana, wychodzi na to, że jesteśmy 897 kW na minusie na dzień 15 maja. A te niecałe 900 kW na minusie przy średniej produkcji na poziomie 50 kW dziennie, to wychodzi na to, że około 5 czerwca będziemy na zero. A to, co wyprodukujemy przez całe lato, będzie do odbioru zimą przez pompę ciepła. Tak więc łącznie przez 19 miesięcy, czyli dwie zimy, jedno lato, pompa ciepła zużyła 10 719 kW. No i tutaj macie z EPGE wykaz faktur przez półtora roku. Wyszło jakieś niecałe 850 zł plus to, co teraz będzie jeszcze w sierpniu następna faktura. Myślę, że około 1100 zł za 2 lata z ogrzewaniem domu oraz z warunkami bytowymi, czyli z tym wszystkim, które ciągnie całe EGD i reszta urządzeń. To teraz sobie możecie powiedzieć, ile bym musiał wydać na ekogroszek przy obecnych cenach, jeżeli miałbym zakupić 5 ton do ogrzewania takiego domu. Jakie to byłyby koszty w tej chwili? Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania pod poniższym filmem. Od razu mówię, że jakimś fachowcem nie jestem, przedstawiłem to tak, jak ja to widzę, jak to u mnie wychodzi. Oczywiście u każdego może być inaczej. Dzięki, jeśli dotrwałeś do końca filmu. Pozdrawiam.